We interrupt our program to bring you this important message. Chcę wam coś przeczytać, posłuchajcie. Uchwała numer 1759, łamane na 196, łamane na 16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2016 w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych. I tu jest tam na podstawie artykułu: wprowadza się całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych. To jest portu Czerniakowskiego, portu Żereńskiego, portu byłej Stoczni Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, portu Płockiej Stoczni Rzecznej. Dziś jest chyba ostatni dzień, kiedy można połowić w portach. No niestety, bo ja najbardziej żałuję tego portu Czerniakowskiego, bo tu zawsze miałem po drodze z pracy, mogłem wpaść na godzinkę trochę połowić. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Z jednej strony uważam, że fajnie, żeby ryba miała takie swoje schronienie, gdzie może przezimować na spokojnie i nikt jej nie będzie męczył. Z drugiej strony ja bardzo lubiłem tu łowić i wydaje mi się, że dobrze pilnowany odcinek No Kill byłby tu 100 razy lepszym rozwiązaniem. No ale niestety, nie ja tutaj jestem decyzyjny. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Może zdradzicie, gdzie teraz będziecie łowić, jak tu nie można. A na koniec was zostawiam z takim moim wspomnieniem a propos tego miejsca. Obejrzyjcie sobie.